Wojna, wrychle tak krwawa na północy kraju, pod górą, na przykład po wdarciu się w okopy austriackie, zamieniła się bitwa w rzeź wzajemną na bagnety, z której uszły jedynie dwie barki nieprzyjaciela, zatopione zresztą na Wiśle. Wojna ta wydała się Aleksandrowi Fredrze w Galicji spacerem wojskowym i zrywaniem łatwych wawrzynów. Książę Józef, bowiem, który tam dowodził, kierując się niewczesnymi względami polityki, Starał się stwarzać fakty dokonane przez zajmowanie jak największych obszarów. Rozstrzygnęło wszystko, jak wiadomo, zwycięstwo Napoleona pod dalekim Wagram. Księstwo powiększyło się w dwójnasób. Napomknijmy tu jedynie o ponurej iście sandomingowej znów służbie, tym razem Legii Nadwiślańskiej oraz kilku innych pułków polskich walczących wtedy za Pirenejami. Ten najtragiczniejszy dla ówczesnego pokolenia rozdźwięk równoczesnej walki o wolność własną i o niewolę cudzą potrafi z czasem przezwyciężyć romantyzm, który owładnie legendą o legionach, wywyższając w niej wszystko co chmurne, groźne, dalekie i napoleońskie. Tam za Pirenejami dantejskie inferno po dwakroć burzonej Saragossy lub niedościgła brawura bohaterów Somosiery. Tu zaś w Polsce gdzie Napoleon poznał piąty żywioł przyrody – błoto, gdzie koniotopne drogi stepów polskich wiodły tak niedawno jeszcze wojska jego od niechlujnej mieściny żydowskiej do drugiej jeszcze brudniejszej, tu pożal się Boże Radzimin, Rawa, Góra Kalwaria, Lęczyca. A jednak imiona tych miasteczek, chwały odtąd niespożytej, wierzyli klasycy? Plonęły czerwonymi głoskami u murów w on triumfalny po zwycięstwie Dzień Warszawy, 11 listopada 1809 roku. Ostatni u nas historyk tej wojny, skłonny przypisywać księciu Józefowi jak najwięcej w niej zasług, powiada mimo to o Dąbrowskim. Może to jego duch wiódł pułki poniatowskiego do zwycięstwa? Może on sam lepiej by to uczynił? A na pewno lepiej by poprowadził organizację wojskową w Galicji. Jednak do największych jego zasług zaliczyć trzeba tę właśnie, że umiał się wyrzec i drugorzędną rolę narzuconą mu przez wypadki spełnić całą siłą swego geniuszu i serca. Drugie z tych słów można by zastosować i do księcia Józefa, pierwszego nie sposób. Całą wielkość serca okaże Poniatowski po katastrofie 1812 roku. Gdy wbrew namowom i perswazjom postanowi powieść dalej wojsko polskie za Napoleonem. W tych chwilach najtragiczniejszych dla siebie wahań będzie po dwakroć kierował broń nabitą przeciw sobie, odrzuci ją przecie, uchyli w myślach wraz z rozpaczą i podszepty rozpaczliwej polityki narodu, który tonął, pójdzie za głosem wszystkich instynktów swego rycerstwa i godności narodowej. Pozostawi też po sobie nową w Europie legendę o Rolandzie. Ludowi zaś francuskiemu przekaże po Dąbrowskiego zapomnianych już walkach w obronie Republiki bardziej tam pamiętne memento, jak to przeznaczenia Francji kojarzą się nieuniknienie z losem Polski. Stanie się tej łączności symbolem nieledwie. W legendzie swojskiej natomiast Spoczciwieje dość obrazkowo jako wcielenie udałości polskiej wraz z jej nieodłącznymi wtedy atrybutami, czapką hułańską na bakier i baczkami pod nią. W najosobliwszym przeciwieństwie do tej ikony narodowej, uwieczniło go dłuto cudzoziemca szablonem klasycyzmu, zapożyczoną postacią Marka Aureliusza na koniu kapitolińskim, figurą na placu. Historia dopiero, i to dni naszych zaledwie, Wystawiła mu pomnik godniejszy, nad francuskie rapsody o wiernym wasalu, nad legendę u nas obrazkową i nad cudzoziemski spisz. Wróćmy jednak do Dąbrowskiego w roku 1809 i w tej wojnie zrobił on swoje, choć zwycięskiego wodza mógł się spodziewać melancholinie, oczekiwać będą w Warszawie bramy triumfalne i wiersze. Wieczorem onego dnia wjazdu księcia do Warszawy trupa imć pana Bogusławskiego miała zaszczyt dać na Teatrze Narodowym uroczystą reprezentację dla panów oficerów. Zaczęła się ta gala od apoteozy wskrzesiciela i zbawcy. W purpurowej zorzy, a w syku ogni bengalskich ukazała się na scenie wielka herma Napoleona. Pod orłem cesarskim z berłem w szponach piętrzą się w lunie krwawej rzeźbione snopy sztandarów i bagnetów i armat ziejących. Gdzie spojrzeć? Szable i rózgi liktorskie spowite wawrzynem, niezliczony litery N, każda w wieńcu chwały, sfinksy na przypomnienie kampanii egipskiej oraz laury w festonach. Górą unosi się zwiewnie geniusz sławy z trąbą archanielską. Brak jeszcze tylko księcia Józefa na koniu, i chronosas ze smętną klepsydrą, zanim się to wszystko nie uwieczni u nas jako styl księstwa i nie omszeje sentymentem pokoleń. Ledwie ścichła kantata wielka na chóry kapelę, gdy w obloku wpłynie na scenę postać kobieca w hełmie rzymskim i pancerzu, nie aktorka to chyba, szeptano na widowni, lecz z dam znakomitych stolicy najbardziej dorodna Minerva i wieńczy czoło posągu wawrzynem złotym. Z trzaskiem, z rumorem, rozstąpiła się przed nią podłoga sceny, niby grób ziejący, z którego wynurza się trupią Lazarz półnagi. Zrozumiano. Aplauzem rozrzewniły się loże, gniewnie szurać i chrząkać jela galeria. Oficerowie milczeli, prawdziwie jak groby. Zgasła zorza purpurowa, jak gasną luny wojny. W nowym syku ogni bengalskich rozblękitniał cesarz, niczym święty w tym złotym wieńcu nad czołem cały w glorii niebieskiej a minerva sunie na obłoku przed rampę wznosi laskę wieszczenia i wygłasza ze sceny odę natura długo poczeka tysiąc wieków strawi nim się drugi dla polski napoleon zjawi zapamiętano koniec tylko Okrzyki przede wszystkim dam w lożach. Niech żyje cesarz, za czym wiwaty tłumu, oficerów prężne jak trzeba zerwanie się na baczność zapadła kurtyna. Występuje przed nią antreprener Bogusławski z minerwą i autorem ody klaniają się rozklaskanej publice. Rozejrzawszy się w czas pauzy po sali i lożach, sposępnieli coś oficerowie, poczęli kupić się na korytarzach i szeptać między sobą półgębkiem. Nagle jakby ich targnęło. Wszyscy, ilu ich było, opuścili teatr, by ustawić się na Placu Krasińskich w milczącym oczekiwaniu na przybycie Dąbrowskiego. I stali tak w tę noc listopadową, bez płaszczów i pałaszy, w mundurach balowych, jak te żalobniki nieme pod czarnymi pierogami swych kapeluszy olbrzymich. Wieść o tej zrywce oficerów dobiegła go na mieście. Zaniepokojony przyjechał niezwłocznie i sfukał ich na wstępie, a przecież z nim dopiero na czele powrócili do teatru, obciągając na nim mundur i poprawiając mu szabli przy długie zwisanie na pasie, aby się widział ludziom jak należy. Na scenie podjęto spektakl przerwany. Wystawiano zapewnie z kolei tragedię narodową autorki znakomitej. W onych czasach rycerskich każda autorka była znakomitą. Uczciła Dąbrowskiego młodzież wojskowa, jak w ówczesnych okolicznościach uczcić go jedynie mogła, gestem sumienia, głosem niemym.